Cześć, tutaj Krzysiek z For Prestige. Dzisiaj materiał o termometrach Miter. Jest to świetne urządzenie do precyzyjnej kontroli temperatury. Ten bezprzewodowy termometr w sposób łatwy i obrazowy przeprowadzi Cię przez proces grillowania. Zapraszam Cię do oglądania, a ja przedstawię Ci krok po kroku, czym jest Miter oraz dlaczego warto z niego korzystać. Seria termometrów Miter występuje w trzech wariantach. Jego podstawowa wersja to Miter Standard o zasięgu do 10 metrów. Druga wersja to Miter Plus, która z pomocą ekspandera jest w stanie zwiększyć zasięg do 50 metrów. Kolejne urządzenie to tak zwany blok, czyli Miter Blok z czterema sondami, który pozwala nam przygotować wiele pieczeni na jednej sesji grillowej. Dzisiaj nie będziemy omawiać tego urządzenia, bo jest to materiał na kolejny film. W zupełności skupimy się na standardowej wersji Mitera. Miter przychodzi do nas w takiej formie. Jest to stacja dokująca wykonana z obudowy drewnianej, która ładuje sondę termometru znajdującą się w środku. Jest on zasilany małą baterią 3AA, która jest ogólnie wszędzie dostępna. Kontrolnie, jeżeli chcemy sprawdzić, czy zasilenie działa, wciskamy ten oto przycisk i jeżeli świeci się dioda na zielono, oznacza, że to działa. Po rozpakowaniu Mitera należy go naładować. Czas ładowania to około 4 godziny. My w międzyczasie możemy ściągnąć aplikację i przygotować potrawę. Mój Miter jest już gotowy do działania, więc mogę go skalibrować z telefonem. Po ściągnięciu aplikacji wchodzimy i pierwsze, co należy zrobić, to skalibrować nasz termometr z urządzeniem. Jak widać, zrobiło się to błyskawicznie. Warto zaznaczyć, że termometr Miter zbiera temperaturę z dwóch miejsc. Z grillowanej potrawy, jak i ze środka piekarnika. Jedną z ważnych funkcji aplikacji jest Miter Cloud. Jest to chmura, dzięki której masz wgląd do historii poprzednich grillowań. Powiedzmy, że spaliłeś steka. Wykres pokaże Ci, co poszło nie tak. Warto również dodać, że Miter posiada funkcję Miter Link, która pozwala monitorować gotowanie na dowolnym urządzeniu podpiętym do WiPi z wykorzystaniem aplikacji Miter. A teraz zaplanujmy gotowanie z naszym Miterem. Ok, wyciągamy nasz termometr ze stacji dokującej, stawiamy go obok urządzenia i czekamy, aż załapie połączenie. Jak widać, połączenie tutaj nam się fajnie skalibrowało. Wchodzimy teraz na to i na samym środku naciskamy główny przycisk zaplanuj gotowanie. Ja dzisiaj mam w planie przygotować steka, więc wchodzę sobie na wołowinę i można tutaj wybrać rodzaj tej wołowiny. W moim przypadku będzie to stek. Przechodzimy w takim razie na antrykot. Jak widać, mamy pokazany różny zakres temperatur. Będzie to u mnie średnio wysmażony stopień, bo taki jest najlepszy i moim zdaniem ta soczystość, ten smak wychodzi właśnie przy medium rare, więc wybiorę sobie średnio wysmażony. No i przechodzimy dalej do kolejnej zakładki. Zacznij. Tutaj Miter informuje nas, co należy zrobić i jak wbić daną sondę. Oczywiście warto sobie oglądnąć tego typu instrukcje, żeby wiedzieć, jak to robić następnym razem. Przechodzimy sobie na zacznij. Tutaj też Miter informuje nas, że po włożeniu już mięsa na źródło ognia warto mieć to urządzenie blisko termometru. No. Dalej przechodzimy i zaczyna się proces gotowania. Nasz stek już jest gotowy, naoliwiliśmy go, posypaliśmy solą. Teraz rzucimy nasz kawałek mięsa na ruszta, obsmażymy go z każdej strony, tak żeby się fajnie skarmelizował, a później wrócimy z nim tutaj i włożymy sondę i dociągniemy go do medium rare. Zaczynamy.
Sondę naszego termometru wbijemy w środek mięsa. Ten oto sposób. Zmniejszymy temperaturę w grillu. Następnie położymy takiego steka na naszym ruszcie, gdzie powoli będzie sobie dochodził do naszej pożądanej temperatury. W środku mięsa mamy temperaturę 42 stopnie, natomiast my chcemy osiągnąć tą pożądaną między 60 a 65, więc położymy sobie nasz kawałek mięsa na ruszta. Oczywiście aplikacja jest już skalibrowana tutaj z termometrem, więc rzucamy na ruszt. A telefon kładziemy sobie obok. A few minutes later. W tym momencie możemy już sobie wyciągnąć naszego steka z rusztów. Osiągnęliśmy pożądaną temperaturę i kładziemy sobie na deseczkę, aby sobie odpoczął. Nasz stek w tym momencie leżakuje. Odczekamy jeszcze 2 minuty i zobaczymy, jak w środku ścięło się białko i czy rzeczywiście jest to medium rare. Termometr wskazuje, że jest wszystko w porządku. Cel został osiągnięty, 63 stopnie, więc powinno być idealnie. Poczekamy, zobaczymy. OK, wyciągnęliśmy w tym momencie tą sondę, położymy sobie ją tutaj w boczku. Aplikacja nas poinformowała, że stek jest już całkowicie gotowy. I teraz będziemy sobie kroić mięsko i sprawdzimy rezultat naszego grillowania. OK, nasz piękny kawałek mięsa teraz sobie pokroimy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Dobrze do steka przygotować sobie jakieś sosy, lipy, cokolwiek, żeby nadać mięsu jeszcze lepszy smak. O, jak widać, mamy typowe medium rare, różowiutkie w środku. Stek jest gotowy, pokrojony, także możemy smakować. Wezmę sobie ten najgrubszy kawałek. No widać, że jest bardzo soczysty. Tak jak mówię, jest to najlepsza wołowinka, więc... Coś pysznego. Kurde mole. No to co? Pogrillowaliśmy i pojedli. Z mojej strony to już wszystko. Widzimy się w następnym filmie.